Panie prezesie, to jest kolejna rzecz, którą można zaliczyć na poczet pana działalności, dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, no, zmierzające do tego, żeby ta okolica mauzoleum była jeszcze piękniejsza niż jest. Tak, rzeczywiście przestrzeń Parku Książańskiego, parku, który otacza Zamek Książ, jest przestrzenią ogólnie dostępną, zarówno taką bramą dla turystów, którzy odwiedzają Zamek Książ, ale także dla Wałbrzyszan, którzy tutaj spędzają swój czas. Fundusz Ochrony Środowiska dofinansował nasadzenia, odtworzenie nasadzeń, także nowe nasadzenia na terenie mauzoleum w Książu, no, żeby rzeczywiście ta przestrzeń, zielona przestrzeń parku, no, nabrała jeszcze większej wartości, jeszcze większego uroku. No, cieszymy się, że zadanie jest realizowane i będziemy pewnie wspierali to nadal. Panie prezesie, wszyscy wiemy o tym, że księżna Daisy uwielbiała różaneczniki, azalie, kochała rododendrony. Jest tutaj tego już bardzo dużo. Jak widać, roślinność okoliczna budzi duży podziw. Jest naprawdę pięknie. Myślę, że księżna Daisy byłaby także zadowolona z tego widoku. Pani prezes, miejsce rzeczywiście robi wrażenie. Zresztą zawsze robiło wrażenie, ale teraz jest jeszcze piękniejsze. Wszystkie nasadzenia są historycznie uwarunkowane. Dokładnie tak. Tutaj razem z Uniwersytetem Przyrodniczym i ekspertami z zakresu arborystyki, ale też przede wszystkim historycznych nasadzeń, przygotowaliśmy projekt, który został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Bardzo się cieszymy, bo bez tego wsparcia tej realizacji by tutaj nie było, że dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 150 tysięcy. 100 tysięcy dołożyła spółka Zamek Książ i w ten sposób dokończyliśmy zagospodarowanie tej części mauzoleum. Parę lat temu zostało samo mauzoleum wyremontowane, ale my zadbaliśmy o to, żeby otoczenie także było przyjemne, piękne, ale przede wszystkim nawiązywało do tego historycznego wyglądu tych ogrodów za czasów Daisy. Tak były dobierane rośliny. Mamy tutaj 78 różaneczników, ponad 40 azalii. Te wszystkie rośliny były dobierane starannie i właśnie z przeznaczeniem na odtworzenie historycznego wyglądu tutaj tej części parku. Wspomnę również, że w zeszłym roku spółka zakończyła inwestycję tutaj o oświetlenie bramy wjazdowej właśnie przy mauzoleum, więc ta część od parkingu głównego do samego zamku zachwyca turystów i teraz przyjmuje nową piękną kwiatową odsłoną. Oprócz nasadzeń pojawiły się także nowe ścieżki. Mamy tutaj piękne granitowe krawężniki. Tak, nie tylko nasadzenie, ale również cały układ komunikacyjny został odtworzony. Ta ścieżka, na której dziś teraz stoimy, ona wcześniej była klebiskiem, tak naprawdę nie przypominała tej historycznej ścieżki, która prowadzi dalej do tak naprawdę całą aleją lipową, do praktycznie palmiarni, więc stąd już można zobaczyć przepiękny prześwit, jak wyjdziemy od mauzoleum w stronę parkingu głównego, w stronę palmiarni. Piękny spacer, około 15-20 minut, jest teraz po prostu przyjemnością, a nie utrapieniem. I teraz możemy już teraz poczuć się dokładnie, jakbyśmy byli w książeńskim i książęcym parku, do którego tak naprawdę przez wiele, wiele lat ludzie nie mieli wstępu. Dzisiaj każdy może tutaj przyjść, pospacerować, pooglądać. A zresztą chciałabym zaprosić, bo 18 maja w sobotę mamy Noc Muzeów i tutaj po raz pierwszy Zamek Książ przyłącza się do tej ogólnopolskiej akcji i za symboliczną złotówkę każdy będzie mógł przyjść tutaj wieczorem i z grupą zwiedzających zwiedzić mauzoleum, zobaczyć to piękne otoczenie, a przede wszystkim posłuchać tej ciekawej, bardzo ciekawej, nieodkrytej historii właśnie tego miejsca, tej krypty grobowej Hochbergów, bo ona nie zawsze była kryptą grobową, to też trzeba sobie powiedzieć jasno i też przy nocy muzeum będziemy odkrywać historię krypty, ale przy okazji będzie można zobaczyć, jaki mamy efekt współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i tutaj z całym zespołem pana prezesa i dyrektora Bogumiła Gwoździka.